Radio Gieksa.pl. Twój kolorowy głos w twoim domu. Witamy po raz czwarty z tej strony Kosa i Błażej. To co, możemy zaczynać ten czwarty odcinek może od meczu Legia Wisła, Kosa? Nie no, oczywiście się śmiejemy. No to co, zaczniemy od konkursu chyba najlepiej, no, tak? Na szybko, konkurs, który był ogłoszony w tym trzecim odcinku, cieszył się bardzo dużym powodzeniem, jak to widzimy po komentarzach. Jednogłośnie wybraliśmy Petera, że to jego odpowiedź wygrywa. Podwójna wejściówka na Zagłębie Sosnowiec leci do ciebie. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy na stronie. Albo bezpośrednio na maila gieksa@gmail.com. Tak. My też napiszemy i do ciebie, i do poprzedniego zwycięzcy, bo nie mamy jeszcze kontaktu z poprzednim zwycięzcą, z poprzedniego odcinka. No i też chyba możemy powiedzieć, że już na starcie teraz, żeby później o tym nie zapomnieć, ogłaszamy kolejny konkurs. Też będzie do wygania podwójna wejściówka na mecz z Zagłębiem Sosnowiec. I tym razem będzie w tym konkursie pytanie odnośnie meczu na Stadionie Śląskim, gdzie reprezentacja Polski po wielu latach wraca. Polacy zagrają z Koreą. I wobec tego jest proste pytanie. Prosimy w komentarzach pod tym podcastem na stronie gieksa.pl o wytypowanie wyniku i dodanie strzelca pierwszej bramki dla reprezentacji Polski. Najważniejszy będzie wynik, ale jeśli kilka odpowiedzi będzie takich samych, to będzie decydować wtedy poprawność wskazania strzelca. Jeśli nikt nie trafi, no to wśród ludzi, którzy typują, na pewno po prostu dokonamy jakiegoś małego losowania. No, albo jeżeli dużo osób trafi tak samo, no to też będzie losowanie, co jest tak, oczywiście. Logiczne. Przypomnij jeszcze tylko warunki tych biletów, tam tak, trzeba mieć kartę. Tak? Warunkiem jest posiadanie karty kibica przez każdą z tych osób, podania też prawdziwego maila, tak, w komentarzu, żebyśmy się mogli z tą osobą skontaktować. Jeśli ktoś nie ma karty kibica, może podejść na ulicę Świętego Stanisława 8 w Katowicach, w centrum Katowic, do sklepu kibiców, do Blaszoka i tam bez problemu taką kartę kibica wyrobi. Na pewno sporo osób podeszło dzisiaj pod ten sklep, bo o 10 sprzedaż biletów, widzieliśmy kolejki. No i to chyba nie dziwi, gdyż pierwszym, myślę, można powiedzieć, sukces wielosekcyjnego GKS-u Katowice, czyli awans hokeistów do finału ligi. No tak, jest to na pewno taki pierwszy widoczny sukces wielosekcyjny i Gieksy, no bo jeszcze musimy pamiętać o tym, że w poprzednim roku szachiści zdobyli złoto w drużynowych mistrzostwach Polski, no ale to wiadomo, że nigdy nie będzie miało raczej dla wszystkich kibiców takiego znaczenia jak właśnie sukcesy w hokeju i w piłce. Śmiem nawet zaryzykować twierdzenie, że gdybyśmy wygrali plus ligę jako siatkarze, to nie spotkałoby się to aż z takim zainteresowaniem jak właśnie hokej i piłka, bo one są tak jakby na stałe wpisane w GKS Katowice od wielu lat, szczególnie ten kibicowski GKS Katowice. No tak, a teraz jeszcze tym bardziej, że ten awans po 15 latach do tych finałów, więc jest to na pewno spory sukces, a chyba największy sukcesem jest to, że udało się stworzyć tą drużynę, bo jak się patrzy na obrazki z szatni, gdzie tam sobie zawodnicy kleją ten obrazek z pucharem, gdzie jest ten cały ceremoniał związany z tym kaskiem, czy nawet te przemówienie kapitana, gdy kibice powitali ich po meczu z Krakowem. No tak, ewidentnie widać, że jest tam drużyna, jest naprawdę już jest sukces, no bo nie bójmy się powiedzieć, sam awans do finału jest sukcesem. Drużynę mieliśmy może na te właśnie te trzecie miejsce. No, udało się pokonać mistrza Polski w świetnym stylu. Wygraliśmy przecież 4-1 w playoffie. Byliśmy na pewno drużyną zdecydowanie lepszą. A teraz no, ciężko wyrokować, jakiego wyniku można się spodziewać. No, wiadomo, że GKS w tym sezonie jest bardzo mocny. Wygrał zdecydowanie tą fazę zasadniczą. W playoffach też wygrywał takim samym stosunkiem jak my, bo wygrali i 4-0 i 4-1 w półfinale. I tak naprawdę ja do tego podchodzę tak, że niech po prostu hokeiści wyjdą, kibice wejdą na halę i niech po prostu się wszyscy cieszą tym, że mamy ten finał, a to jakim on się skończy wynikiem, to według mnie nie jest aż tak super ważne. Wiadomo, że każdemu z nas się marzy wygrana, ale jestem pewny, że nawet jeśli byśmy to przegrali zdecydowanie z GKS-em Tychy, to nikt nie powie, że
ten sezon był zły czy stracony. Ja myślę, że ten sezon już jest świetny i może właśnie takie podejście na takim luzie, na tym, że nasi hokeiści już osiągnęli dużo, pozwoli po prostu nawiązać walkę z GKS-em. No bo nie ukrywajmy, jeśli Tyszanie przegrają z nami, to tam przecież będzie no, niesamowity płacz, zgrzytanie zębów. To oni są faworytami i to oni muszą z nami wygrać. No tak, myślę, że dużym plusem jest tutaj to, że gramy te dwa pierwsze mecze jednak w Tychach, a nie u siebie, że to nie będzie taka presja tego, że to u siebie musimy od razu 2-0 wygrać. Na luzie myślę, takim spokojną głową podejdziemy do tych dwóch meczów w Tychach, zobaczymy, co tam gospodarze zaproponują, jakie warunki na lodzie i zobaczymy, czy nam się uda to przeciwstawić nim i myślę, że tutaj nie jest to też taka sytuacja, gdzie te kursy bukmacherskie będą 1-2 na Tychy i 7 na Katowice, tylko to jest bardziej wyrównane, a hokej jest taką grą, że jedna, dwie akcje i może się nagle zrobić wygrana Gipsy. No zobaczymy, jak się to będzie toczyć, jakieś przewidywania masz na ten? No ciężko mi naprawdę wyrokować, wydaje mi się, że no serce mówi GKS Katowice, rozum jednak podpowiada, że Tychy są faworytem. Ja i tak się cieszę, że to się tak potoczyło, bo jak sobie przypomnę początki tego sezonu, gdzie tak naprawdę drżeliśmy o to, że znajdziemy się w pierwszej czwórce, że mogliśmy się nawet nie załapać na Puchar Polski, to naprawdę to, co zrobili hokeiści, to jest Mistrzostwo Świata. Ja zaryzykowałem nawet na Twitterze, że oni mają już w rękach złotego buka i może awans piłkarzy do Ekstraklasy ma szansę to przebić, choć wcale nie jestem taki przekonany, że nawet wicemistrzostwo Polski nie byłoby wyżej, bo tak na logikę patrząc, no, oczywiście, że powinno być wyżej, ale wiadomo, że głód tego awansu piłkarskiego jest tak duży, że może przebić nawet taki sukces. Ja jeśli chodzi o przewidywania, to mam wrażenie, że to będzie dużo cięższe spotkanie i bardziej wyrównane niż ten z Krakowią i ten Tychów z Podhalem. Słów kilka jeszcze o satelicie, bo ty rozmawiałeś wcześniej z prezesem i on wykluczył grę na dużym spotku. Wiadomo jak to jest z tą halą. Obłożenie terminów przez różne imprezy nie pozwala na to, żeby teraz grać. Być może ktoś zaryzykuje za rok taką grę i zabukowanie tej hali. Można to chyba podsumować. Satelita jest za mała, spodek czy za duży, to nie wiem, bo nikt tego nie sprawdził nigdy, ile by tam ludzi przyszło, ale jest jednak mało realne. No jest mało realny, bo prezes Tauron GKS Katowice Przemysław Plisz mówił właśnie w wywiadzie dla naszej strony, tak jak wspomniałeś, że no nie ma opcji grania w tym sezonie na spotku, a jeśli się przyjrzymy temu tak na logice, no to trudno się dziwić, tak naprawdę te terminy tych finałowych spotkań, one się tak jakby potwierdziły dopiero wtedy, kiedy myśmy pokonali Krakowie. Krakowie pokonaliśmy w poniedziałek i już w niedzielę mielibyśmy grać z GKS-em Tychy u siebie na spotku, czyli to nawet jest za mało czasu, żeby zgłosić jakąś imprezę masową, zorganizować ochronę, zamrozić lód, przeprowadzić ileś tam treningów, tak? No bo to też nie ma sensu grania tylko w spotku dużym, tylko po to, żeby po prostu przyszło jak najwięcej kibiców, a nasi hokeiści nie mieli atutu własnej hali. No tak, no chociaż z drugiej strony mi się wydaje, że jednak w następnym roku, gdyby się tam coś tak poskładało, że szłoby to zrobić, to fajnie by było sprawdzić, jak to w ogóle funkcjonuje, no bo to bo nikt tego nie sprawdził tak naprawdę. Oczywiście, tylko że to też prezes Plisz dobrze stwierdził, że najpierw GKS Katowice się musi stać jakby takim pewniakiem do grania o te medale, bo wtedy będzie można z wyprzedzeniem na przykład rezerwować halę. Problemem też jest trochę to, że Polski Związek Hokeja na Lodzie jest dość słabo zorganizowany i to też tak na przykład z tymi terminami, no te terminy nie są tak znane na sztywno, one zależą od tego, ile spotkań jest w poprzednich no tak, fazach play-off. Tak, i one tak naprawdę, nawet jeśli będziemy zakładać, że my zagramy w finale, to do końca nie wiemy, czy naszym rywalem będzie drużyna, która będzie niżej czy wyżej od nas, więc nie będziemy wiedzieć, które spotkania
w danym terminie będziemy grali u siebie, a które na wyjeździe. No to jest straszny problem organizacyjny, choć nie ukrywajmy, no gdyby miasto Katowice się w to wmieszało, w te rozmowy z operatorem, to myślę, że byłoby w stanie jakoś przekonać tego operatora. Pewnie by było, tylko tak jak mówisz, że to i tak byłoby, myślę, sporo problemów takich organizacyjnych. No rozwiązaniem byłoby na przykład, jeśli mamy budować stadion tam na Załężu, można powiedzieć, na tej nieszczęsnej ulicy Upadowej, no to oprócz tego, że tam ma być zbudowana hala dla Siatkarze. siatkarzy, no, może ta hala według mnie powinna mieć pojemność od 2 do 3 tysięcy miejsc, bo to jest taka odpowiednia pojemność, no to może miasto powinno się zastanowić nad tym, żeby na przykład dać możliwość jakiejś szybkiej, bezproblemowej stawiania tafli i żeby ta hala też służyła, nie wiem, hokeistom albo postawienia obok osobnego lodowiska. No. Myślę, że prościej będzie po prostu wybudować jedną halę przystosowaną do różnych rozgrywek i potem ewentualnie mrozić ten lód i zmieniać parkiet. No, to nie jest to nie do zrobienia, no bo przecież w Stanach Oczywiście, to się oczywiście. dzieje cały czas. Myślę, że w Europie również pytanie, jakie plany będzie mieć miasto. Dobra, no tak trochę o tym hokeju pogadaliśmy. Jeszcze przypomnienie, wszystkie mecze będą transmitowane w TVP Sport. Śledźcie po prostu terminarz na stronie, no bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Wracamy do pierwszej ligi. Kosa i nic nowego, przełożone mecze. No tak, te przekładanie tych spotkań, no to już naprawdę zaczyna przypominać groteskę, ale my może zajmijmy się najpierw tą kolejką, gdzie my mieliśmy grać z Chojniczanką, tak? No bo tam akurat nie było tak źle, przełożono tylko 2 spotkania. Co prawda Trzy. przełożono 3 spotkania, z czego 2 takie hitowe. Nasz pojedynek w Chojnicach i spotkanie Rakowa z Odrą Opole. No, dla mnie na przykład przełożenie tego spotkania w Częstochowie to już było takie ewidentnie robione na siłę. Wydaje mi się, że jeśli by nie były spotkania przekładane wcześniej, to nikt by się nie zgodził na to, żeby Raków grał z Odrą w innym terminie. No, wiesz co, wydaje mi się, że skoro wiadomo, Miedź ma jednak podgrzewaną murawę trochę inaczej, ale skoro oni odgarnęli całe boisko przed meczem z Wigrami i zaskoczyło ich tylko ta pogoda w ciągu meczu, że tam śnieg sypał i było biało, no to wydaje mi się, że Raków też może mógł zrobić więcej do tego, żeby to spotkanie się odbyło. Chojniczanka ciężko oceniać, bo tam te zdjęcia i ta zmrożona murawa, no, były widoczne. No tak, ale nie wydaje ci się, Błażej, że gdyby Raków wygrał w Katowicach, a Chojniczanka wygrała w Bielsku, to mecz by się odbył i w Chojnicach, i w Częstochowie? Wydaje mi się, żeby grali. No, to takie przekładanie. To świetnie widać po Miedzi. Zaczęła świetnie i robiła po prostu wszystko, żeby z Tak, tymi żeby Wigami grać, tylko no bo zagrać. szło. No, skoro i chociaż trener Dominik Nowak potem powiedział, że wolałby, żeby ten mecz się nie odbył w takich warunkach, no ale wiadomo, jedno się mówi do prasy i na konferencjach, a drugie się myśli. No, myślę, że w Legnicy najbardziej zadowoleni, no bo 3 wygrane i nie grają żadnego meczu potem w środę. Najmniej zadowoleni chyba na razie w Sosnowcu po tych wynikach. Przegrana z Miedzią, teraz remis 1-1 z Puszczą. Myślę, że również zadowolona może być Stal Mielec, no bo wygrała ciężki mecz na Pogoni Siedlce, gdzie Pogoń przegrała 3 mecze z rzędu, teraz przegrała 3 mecze z rzędu, a Stal Mielec jednak tych meczów zaległych też nie ma zbyt dużo i taka wygrana również na plus i wywindowała ich na drugie miejsce w tabeli. Tak, to znowu niestety te wyniki poza chyba tym meczem właśnie Zagłębia Sosnowiec w Niepołomicach, no nie ułożyły się pod Gieksę. Praktycznie wygrała Miedź, wygrała właśnie Stal Mielec, wygrało też Podbeskidzie, co prawda to nas trochę cieszy, bo wygrało w Chorzowie, no ale Podbeskidzie też jeszcze cały czas gdzieś tam się może liczyć w walce o awans. No, Znaczy tym inaczej, bardziej. jeśli uznajemy, że my się liczymy w walce o awans, a uznajemy tak, no to Podbeskidzie też się jeszcze liczy. Tym bardziej, że też dobra forma Podbeskidzia, bo 3 mecze 7 punktów, 2 wygrane i jeden remis z liderem, z Chojniczanką. No dokładnie, ale jeśli spojrzymy znowu na samą zdobycz punktową, no to i Zagłębie Sosnowiec, i Podbeskidzie Bielsko-Biała mają 31 punktów No tak jak i po my, no. 22 spotkaniach, a my mamy 2 mecze mniej, mamy 31 punktów. No i naprawdę te 2 zaległe mecze, na przykład, jeśli by nam udało je się wygrać, no to praktycznie już odstawiamy i Sosnowiec, i Podbeskidzie. Ja się też zastanawiam, czy
Czy Zagłębie tym remisem sobie nie skomplikowało sytuacji na tyle, że praktycznie z nami, a dla nich to będzie pierwsze spotkanie, no bo w tej kolejce, która się teraz zbliża, zagramy tylko my z Odrą. Czyli dla Zagłębia Sosnowiec no to będzie super ważny mecz, tak? I Zagłębia remis nie będzie urządzać Nabukowej, bo remis to praktycznie ich już tak będzie oddalać, jeśli chodzi o ten awans. No bo zobaczmy, Miedź ma 40 punktów, jeden mecz mniej ma Stal Mielec i ma 37 punktów. Cały czas gdzieś jest Chojniczanka, która ma 36 punktów i dwa mecze mniej. Czyli to wszystko jest tak, że jeśli te zespoły powygrywają te zaległe spotkania, no to linia na chwilę obecną po 22 spotkaniach będzie wynosić 40-41 punktów. No tak. No. A Zagłębie Sosnowiec po 22 spotkaniach ma 31 punktów. No, słyszałem taką opinię, że Zagłębie po meczu z Puszczą praktycznie skończyło sezon i to będzie taki środek tabeli. Słuchałem audycji na Weszło i tam tak eksperci, można powiedzieć, przewidywali i myślę, że coś w tym może być, bo te Zagłębie niby wygrało w Siedlcach, potem przegrało z Miedzią, no okej, Miedź w super formie, no ale już ten remis z Puszczą myślę, że mocno skomplikował grę tego zespołu i ich plany. Nie było też tam jakichś super transferów, żeby tam liczyć, że ten zespół jakoś odpali i nagle zacznie grać. Choć z drugiej strony w pierwszej rundzie mieli serię 10 meczów bez porażki, tylko że tam mieli bilans 5-5, bo 5 zwycięstw i 5 remisów, więc... Tak, zresztą wiesz, bo jeżeli tak naprawdę w takiej samej sytuacji jest Podbeskidzie, tak? Bo powiedzieliśmy, że ma taką samą ilość spotkań, taką samą liczbę spotkań i taką samą liczbę punktów. No ale jednak ta sytuacja właśnie Podbeskidzia jest inna, bo Podbeskidzie, tak jak powiedziałeś, dobrze się spisuje i Podbeskidzie inaczej ma szansę jeszcze pójść taką siłą rozpędu, tak jak na przykład Górnik, który w poprzednim sezonie nas pokonał, dalej był pod nami w tabeli, ale był wtedy taką siłą rozpędu, oni zaczęli zdobywać punkty, a my już byliśmy kompletnie zminowani. No dokładnie, no, z tych dwóch drużyn, które są na podobnym poziomie, bo mają tą samą ilość punktów, no to jednak na tą chwilę groźniejsze jest, myślę, Podbeskidzie w perspektywie dalszej części sezonu. Tak, też kuriozalna sytuacja miała miejsce w Łęcznej, tak, gdzie po prostu Chrobry pojechał do Łęcznej, żeby rozegrać spotkanie. Przecież to nie jest wcale tak mało tych kilometrów. Całą Polskę trzeba wszerz przejechać de facto z Głogowa. No a Górnik Łęczna, no przecież tak naprawdę nic nie zrobił po to, żeby zagrać te spotkanie. Ewidentnie nie chcieli grać z uwagi na nowego trenera Bogusława Baniaka. Przenieśli ten mecz z Chrobrem, przenieśli kolejny mecz wyjazdowy w Bytowie, żeby tylko móc się przygotować do kolejnych spotkań i liczyć na to, że uda im się obronić ten ligowy byt. No, jest to kuriozalne, podobnie jak kuriozalna jest ta następna kolejka, bo tylko Gieksa z Odrą Opole będzie grać, a tak naprawdę gdyby się uparł któryś z tych klubów, no to też by nie grali. I żaden mecz w tej kolejce by się nie odbył przez powołania dla reprezentantów. No tak, ta 23. kolejka miała być rozgrywana w terminie 24-25 marca, a tak naprawdę odbędzie się 11 kwietnia. No, jak myślisz, no, co jest winne temu najbardziej? Czy winne jest to, że wreszcie ta pierwsza liga powinna mieć te okienka na mecze reprezentacji i terminarz powinien być tak ustalany, że się nie pokrywa? Czy może winny jest ten przepis o młodzieżowcu? Wiesz co, ja myślę, że tutaj no nie ma tak naprawdę jakiś, czy winny jest przepis, czy winne są te okienka. Wydaje mi się, że gdyby nie te sytuacje z wcześniejszymi przełożonymi meczami, no to jakichś większych problemów by nie było. No zagralibyśmy jedną tą kolejkę w tą środę i po kłopocie. Tylko kłopot się robi teraz, gdy tych spotkań jest przełożonych tyle. Z tego co wczoraj na antenie Weszło mówił Zbigniew Smułka, trener Stali, to sprawa jest jasna, że PZPN nie chce, żeby kluby grały zaraz po świętach w tej kolejce środowej, czyli to tak, jest tak, trzeci, tak, czwarty. Tak. Nie chce również, żeby były dwie środowe kolejki pod rząd, żeby grać cztery mecze w dwa tygodnie. A z drugiej strony słyszeliśmy, że do maja ma to być wyrównane. No to jeżeli ktoś ma trzy mecze zaległe, no to na pewno tego nie wyrówna. No tak, ja myślę, że jednak zwycięży ta opcja tych spotkań
żeby one się rozstrzygnęły do maja. No, pytanie, czy też nie zostanie to trochę naciągnięte jeszcze ten pierwszy tydzień maja. Może tak być. No tylko, że z drugiej strony to się odbije fatalnie na frekwencji, szczególnie, że ten długi weekend majowy jest naprawdę atrakcyjny. Już problemy będą z tymi kolejkami przed weekendem majowym i kończąc ten weekend majowy i według mnie no to byłby taki strzał w kolano. Ja też, Błażej, twierdzę, że gdyby nie było problemu z tymi wcześniejszymi kolejkami, no to nie moglibyśmy jakoś narzekać na tą 23, że Nie, prawie to wszystkie nie. spotkania są przełożone. Tylko tak na logikę, jeśli taka sytuacja się teraz powtarza zawsze, No bo najwięcej tak. jest powoływanych zawodników z pierwszej ligi, no to po co w ogóle wciskać w terminarzu to wtedy, kiedy grają wszystkie reprezentacje młodzieżowe i wiadomo, że z tej pierwszej ligi będzie naprawdę dużo chłopaków powołanych. Słyszałem jeszcze o takiej opcji, że gdzieś się tam mówi w kuluarach PZPN-owskich, że jeśli będą powoływani na przykład zawodnicy młodzieżowi, to na przykład będzie się rozgrywać daną kolejkę, ale będzie się pozwalać klubom na to, żeby nie musiał grać młodzieżowiec na A, no boisku. w ten sposób. No, myślę, że może z jednej strony jest to rozwiązanie, ale z drugiej, czy za chwilę ktoś się nie uderzy w prawnicze tony, jak Zagłębie Sosnowiec i będzie szukać kruczków, że no panowie, przepis przed ligą był taki i taki. Myślę, że to może być opcja od nowego sezonu, ale to tym się zajmiemy potem. Słów kilka, jak może wyglądać ten terminarz Giksy w kwietniu, no bo na pewno mamy Wigry, Suwałki, 7-8 wyjazd. Potem jest ta kolejka, którą my teraz mamy zagrać, ta przełożona w środku tygodnia. To jest na plus, że nie będziemy musieli grać z tym Opolem. Mamy Stal Mielec, 14-15 kwiecień i myślę, że gdzieś tu trzeba będzie jeszcze włożyć mecz z Chojnicami. No i z Puszczą, tak? No tak, i teraz pytanie, gdzie te spotkania zostaną wsadzone, bo jeśli ty mówisz, że nie ma możliwości, żeby rozgrywać spotkania co środę, Tak, tak tak. jakby, no to w takim razie my mamy jeszcze tego pecha, bo w tej najbliższej kolejce odwołane są wszystkie spotkania. Czyli my, jeśli rozegramy mecz Odrom Opole, to naprawdę my tego 11 kwietnia byśmy mogli też No zagrać tylko dokładnie, i z wyłącznie z kimś. Odrom Opole. Tak, no. A szkoda, że tam właśnie nie udałoby się rozegrać spotkania z No z Puszczą Puszczą, Niepołomice na dokładnie. przykład. Ja myślę, że to ma też bardzo duży plus dla nas i w sumie też dla Odry Opole, że my teraz będziemy grali, bo zauważ, że Odra Opole będzie miała taki terminarz. 7 kwietnia zagra w Sosnowcu. 11 by musiała zagrać z nami u siebie, a wiadomo, że ten mecz się odbędzie teraz, i później Odra u siebie będzie miała groźne Wigry Suwałki. No Dla tak. nas to też jest plus, bo my tego 7 właśnie będziemy mieli te Wigry Suwałki, tak byśmy musieli jechać jeszcze do Opola, a później gramy u siebie ze Stalą Mielec. I na pewno nam i Odrze Opole przyda się ta wolna No środa. na pewno tak, tym bardziej, że jeszcze są takie plotki, że ten zaległy mecz z Tomil z Wigrami mają rozegrać jednak po tych świętach, czyli tamten środa 3-4 kwiecień, więc jeśli oni by zagrali, no to też na pewno byłby dla nas lekki plus. No na pewno zrobi się zamieszanie z tym terminarzem i tak jak trenerzy podkreślają, nie zawsze mogą decydować te kwestie sportowe i piłkarskie przygotowanie, ale duży wpływ będzie miała fizyczność i wybieganie na tych boiskach. Miejmy nadzieję, że Gipsa będzie dobrze przygotowana. No, tak naprawdę na duży plus jednak Miedź, która tym, że zagrała te 3 mecze, ma spory handicap. No tak, Miedź ma taki plus, bo rzeczywiście po pierwsze zagrała wszystkie spotkania, a po drugie pozdobywała punkty, Punkty, no które tak. teraz ich stawiają w świetnej sytuacji. I też ja myślę, że Stal Miedź jest w dobrym momencie, bo ma jeden mecz przełożony, teraz będzie miała drugie spotkanie przełożone, a naprawdę nabili tych punktów trochę. No pytanie, czy właśnie Stal Mielec już można traktować jako taką sentencję z poprzedniego sezonu, że gdzieś się tam czai, zresztą jest z podobnych rejonów Polski, czy to jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić? Wydaje mi się, że jakieś tam ambicje zespół Stali ma. Z tego, co tak sobie przejrzałem, oni mają bardzo trudny terminarz meczów wyjazdowych, bo o ile w tej kolejce mieli Miedź u siebie, to jeszcze mają wyjazdy do Katowic. Jeszcze potem mają inne trudne mecze wyjazdowe. Na Zagłębie Sosnowiec jadą, potem mają jeszcze Chojniczankę Chojnice. Następnie jest
U siebie chyba jeszcze też jak grają jakiś ciężki mecz. U siebie mają Bytowie, która będzie walczyć o praktycznie o utrzymanie, moim zdaniem. No i co? I te mecze mogą decydować o tym, że ta Stal jednak tym faworytem takim mocnym nie będzie. Co to było? No to... Co to było? To chyba, patrz Błażej, to była suszarka, która miała osuszać boisko, nie wiem, w Chojnicach. Tak naprawdę chyba praktycznie na wszystkich stadionach no, pierwszoligowych. Taka suszarka w Katowicach jest i dobrze przygotowała boisko w meczu z Rakowem, tak. ale inne kluby no, odsyłamy na stronę producenta, nie będziemy tutaj reklamować, ale też mogliby się zaopatrzyć w takie suszarki, żeby te boiska były przygotowane. No patrz, zauważ, no my za pogodem dzisiaj, no nie jest jakaś super pogoda, wiosna się zaczęła słońce, wczoraj. To na plus na pewno. Tak, ale no nie jest super, użyliśmy suszarki, jesteśmy w stanie prowadzić ten podcast i nie mamy żadnego przekładania na terminy meczów reprezentacji. Nikt, żaden młodzieżowiec od nas nie został powołany, może winą jest po prostu to, że żaden z nas nie jest już młodzieżowcem, no ale w każdym razie my chcemy grać i my chcemy nagrywać, tak? No tak. Chcemy grać i zagramy. Teoretycznie zagramy, bo jeszcze jest kwestia Murawy w Opolu, bo to też słyszeliśmy, że nie wygląda ona tam jakoś specjalnie, ale wydaje mi się, że skoro z Puszczą zagrali, no to z nami też zagrają. Myślę, że trochę już żeśmy to podsumowali, że to jest dobra decyzja, żeby grać w perspektywie tego terminarza, ale jak myślisz, kto więcej stracił na tym, że ten mecz gramy? Odra Opole przy powołaniu Kuchty, czy GKS przy powołaniu Skrzetla? Myślę, że jednak my trochę straciliśmy minimalnie więcej, bo Kuchta rzeczywiście tam bronił, ale tam też Odra Opole ma drugiego bramkarza, który jest w stanie zapełnić tą lukę. A tak naprawdę to jeśli o to chodzi, kto więcej stracił, to ja myślę, że może ciut bardziej my więcej straciliśmy, ale to nie jest jakaś ogromna strata. Tak, jeszcze tutaj trzeba zaznaczyć, że nie wiemy, jak wygląda sytuacja zdrowotna z innymi naszymi młodzieżowcami. Nie wiemy, jak wygląda sytuacja zdrowotna z młodzieżowcami z Opola, bo może być taka sytuacja, że na przykład dwóch, trzech zawodników młodzieżowych danego klubu jest kontuzjowanych. No i wtedy rzeczywiście się może rodzić problem, bo jeden został powołany na mecz reprezentacji młodzieżowych, jeden zagra, no i co tam, wiesz, zdarzy się jakaś kontuzja, na ławce będzie ktoś nie w pełni sił, no i wtedy rzeczywiście mogą się zrobić jakieś problemy. Ale ja myślę, że tak naprawdę oba kluby mogą spokojnie grać. No, mnie się jednak wydaje, że tak ciut więcej postawiłbym na to, że to Odra bardziej straciła, no bo jednak Kuchta okej, no nie jest jakimś takim mega wyróżniającym się bramkarzem jak w Stali na przykład Majewski, okej, gra w tej Odrze dopiero na stałe tam pod koniec rundy jesiennej i teraz zaczął grać na wiosnę, zagrał ten jeden mecz. Ale jednak wydaje mi się, że robienie rozsady w bramce jest dużo trudniejsze dla zespołu niż robienie rozsady na skrzydle, gdzie teoretycznie, jeśli Skrzetla zastąpi Mandrycz, no to jest to praktycznie dla nas zmiana 1-1, bo oni mają podobne umiejętności, podobny styl grania i myślę, że jeśli Mandrycz będzie w przyzwoitej formie, chociaż on w tym pierwszym meczu nie był w kadrze, no to jakoś specjalnie tego nie odczujemy. Może też grać Słomka, który też grał na skrzydle, więc to jest taka zmiana 1-1, a też tak sobie patrzałem na ostatnio na statystyki Skrzecza, no to on trochę tych meczów już w Gieksie zagrał, może tych minut nie było jakoś dużo, no ale kurczę, niewiele daje, jeśli chodzi o bramki i asysty, więc tutaj myślę, że szansa dla Mandrysza, który jednak parę razy coś dał z zespołowi. Tak, zdecydowanie, jeśli miałbym obstawiać, jaki młodzieżowiec z GKS-u Katowice weźmie udział w tym meczu w Opolu, no to jeśli oczywiście zakładamy, że wszyscy są zdrowi, no to pewnie będzie Paweł Mandrysz w wyjściowym składzie. No też mi się tak wydaje, pytanie jak tam ze zdrowiem Pawła, no wiemy, że nie było go w tej kadrze i myślę, że to nie była kwestia sportowa, no bo jednak tylko jeden młodzieżowiec był na zmianę w tym pierwszym meczu z Rakowem. Ciekawi mnie w ogóle, jaki to będzie mecz, bo Odra generalnie od tego czasu, jak zaczęła wygrywać i iść w górę tabeli, gra mocno defensywnie.
No a też wiemy, że Gieksa jakoś nie będzie, myślę, że parła do przodu i trzymać piłkę i grać jak Raków na Bukowej, tylko jakiś ten plan taktyczny też będzie tutaj przygotowany. No tak, Odra Opole na pewno wyszła fatalnie w rundę wiosenną. Jeszcze na pewno nie pomógł wywiad. Cały czas do niego wracamy, tego prezesa Odry Opole dla Weszło, no w którym, nie wiem, jeśli byłbym piłkarzem Odry Opole, tak bym, nie wiem, stracił chęci do robienia tego awansu. Był on dość specyficzny, taki utrzymany w takim smutnym nastroju, że tak naprawdę ten wynik w Opolu wszystkich zaskoczył. Ten świetny wynik z jesieni. Na pewno dla Odry plusem, że to spotkanie się odbędzie, oprócz wiadomo tego późniejszego trudnego terminarza, który byłby, jeśli by to spotkanie zostało przełożone. Mm-hmm. Na pewno plusy dla nich są dwa. Ma debiutować oświetlenie na meczu z nami, czyli to na pewno wyzwoli w nich dodatkowe pokłady jakichś tam ambicji, no bo mecz na pewno będzie się cieszyć trochę większym zainteresowaniem kibiców, którzy nie chodzą jakoś tu mnie na spotkania w Opolu. Więc to jest na pewno dla nich plusem. Plusem jest też to, ale też zarazem dużym niebezpieczeństwem, bo wygrywając z nami są w stanie jakby pokazać, my jesteśmy Odra Opole, my jeszcze staramy się walczyć o awans. Jesteśmy takim dobrym zespołem na to, żeby się przełamali, bo tak naprawdę jeśli oni z nami przegrają, no to już tak będzie można, nie wiem, w następnym odcinku audycji nadmuchać balon w barwach Odry Opole i go po prostu przebić. No, myślę, że tak, ale też plusem dla nich jest to, że ten sezon nie jest jeszcze w takim etapie, że oni już wiedzą, że oni praktycznie o ten awans nie grają. No, teoretycznie, gdyby wygrali z nami, no to jeszcze znowu są w tej czołówce i te marzenia znowu mogą im się przywrócić. Gieksa jest w takim momencie, że na ten moment liczy się tylko wyniki, te trzy punkty, żeby gonić tą czołówkę. No naprawdę ciekawi mnie, jaki to będzie mecz ze strony Gieksy, jak ten trener Paszulewicz do niego podejdzie. To co widzieliśmy w meczu z Rakowem, myślę, że mogłoby się sprawdzić w meczu z Odrą. No pytanie, jak będzie chciała grać Odra. Mogą to być takie trochę piłkarskie szachy z niewielką ilością okazji i zobaczymy, kto będzie skuteczniejszy. No, u nas w Kieksie Kędziora ostatnio w bardzo dobrej formie i myślę, że w ataku zmian trener Paszulewicz nie będzie przewidywać. No tak, zdecydowanie. Pytanie czy jeśli nawet ten mecz się odbędzie, czy boisko będzie nam pozwalało rozwinąć skrzydła. No bo jednak jeśli zagramy tak jak z Rakowem, no to potrzebna nam jest dobra murawa, tak? Żeby ta piłka szybko mogła chodzić, żeby te akcje były sprawne, żeby Prokić mógł się rozpędzić gdzieś tam na skrzydle czy na szpicy. No na pewno nam to jest bardziej potrzebne niż Odrze. Tylko że wiesz, my tak mówimy o tych szansach Odry, ale nie ukrywajmy, dla nas ten mecz jest bardzo ważny, a wydaje mi się, że tak wśród kibiców przez te przekładanie tych spotkań i przez to, że następnym meczem jest to spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, trochę ucieka, jak strasznie ważny jest ten mecz w Opolu i jest strasznie ważne to, że my nawet tam nie możemy zremisować. My musimy wygrać. Odra Opole jest w kryzysie. Odra Opole, tak wszystko na to wskazuje, nie jest zainteresowana awansem i my po prostu te spotkanie musimy wygrać. Tak jak z tym Rakowem jeszcze mówiliśmy, jak byłby remis, no bo Raków też jest takim kandydatem do awansu. No ale z Odrą Opole naprawdę trzeba wygrać. Nam tam remis nic za bardzo nie daje. No bo co, będziemy mieli 21 spotkań i 32 punkty. No to jest trochę mało. No tak, no tak. Tak jak mówisz, ten remis niewiele daje, a też Gieksa musi pokazać w takim meczu, że jeśli oni chcą ten awans i ten awans im się należy, no to takie mecze trzeba wygrywać. No wiadomo, że mówi się, że awans się robi z drużynami z dołu tabeli albo w bezpośrednich starciach. No to myślę, że takie na tym etapie rozgrywek to jest takie bezpośrednie starcie dwóch drużyn, które są zainteresowane awansem i może to pomóc te trzy punkty wydatnie, a przede wszystkim też ważne jest to, że gdybyśmy tam wygrali, no to naprawdę złapiemy taki mocny,
mocny wiatr w plecy, bo raz, że to będzie druga wygrana na wiosnę, dwa, że to będzie trzecia wygrana z rzędu z drużynami, które są w czołówce, no bo wygraliśmy z Miedzią jeszcze na jesień, wygraliśmy z Rakowem Częstochowa teraz, więc jest to aktualnie pierwsza drużyna w tabeli, aktualnie szósta drużyna w tabeli, no i aktualnie byłaby to czwarta drużyna w tabeli. I tym spotkaniem, tymi trzema punktami byśmy ciut się podnieśli w tej ligowej tabeli i przede wszystkim nie bylibyśmy w tym takim martwym środku, gdzie tu jest taka Puszcza Niepołomice pod Beskidzie czy Zagłębie Sosnowiec. Tak, zresztą to spotkanie jest bardziej na zasadzie takiej, że i Odry Opole i nas nie urządza remis, tylko dla Odry Opole ta wygrana jest potrzebna, żeby pokazać to, że nie wiem, jakiś tam początkowy kryzys już minął i cały czas się liczą, a my musimy po prostu cały czas udowadniać tymi zwycięstwami, że nie chcemy być drużyną środka, tylko naprawdę walczymy o ten awans. To jest to, co mówiliśmy w tym pierwszym podcaście, że my teraz będziemy musieli wygrywać nie raz, nie dwa, tylko po prostu wygrać 3-4 spotkania pod rząd i to z zespołami, które się liczą w tabeli. Tak, wygraliśmy z Rakowem, wygrajmy teraz w Opolu, wygrajmy później u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, które też nie jest jakimś obecnie super zespołem. Odstawmy wtedy ostatecznie i Odrę, Opolę, im morale pójdą w dół i odstawimy już nawet matematycznie Zagłębie Sosnowiec. No i będzie okej, tak? I później nas czeka wyjazd do Suwałk. No tak, bo wydaje się, że ten mecz z Puszczą będzie gdzieś później. Pojawiły się takie plotki, że on jeszcze w marcu może być rozegrany albo właśnie po świętach, ale to jest raczej mało realne. Wspomnieliśmy, że nie gra Skrzecz, no i nie gra jeszcze Frańczak, no bo jemu ta pauza w tym meczu z Chojniczanką nie została zaliczona, no bo przecież tego meczu nie było. Jak myślisz, dalej podtrzymujesz, że bardziej Mokwa na tej prawej stronie zagra? Chyba tak będzie. No, może jeszcze trener zdecyduje się, na przykład jeśli by Paweł Mandrysz miał kontuzję, to może trener się wtedy zdecyduje wystawić Wnuka na środku obrony i na przykład wtedy Kamińskiego przesunąć na tą prawą. Albo rzeczywiście się zdecydować wtedy też na Mokwę, a Kamyka mieć na ławce, tak? No tak, albo Mokwa jeszcze na prawej, a jednak na lewej obronie Słomka, który jest młodzieżowcem. Pytanie, no dalej co z Mandryszem i jego kontuzją, no bo wtedy nie ma, znaczy no nie ma, no na tej lewej pomocy musiałby grać Adrian Błąd albo inny skrzydłowy, który po prostu, no nie mamy takiego naturalnego lewonożnego piłkarza. No zobaczymy, jak ten skład będzie wyglądać. Ja mam nadzieję w ogóle, że ten mecz się odbędzie i Gieczca pokaże to, co w meczu z Rakowem, że ta forma przyszła i ta forma będzie kontynuowana dalej. Chciałem Cię jeszcze spytać, wywiad trenera Poszylowicza dla oficjalnej strony. Tam trener w mocnych słowach powiedział dosadnie, co myśli o tym przekładaniu spotkań, o tym przygotowaniu pierwszoligowych muraw do rozgrywek. No i powiem Ci, że dawno takiego wywiadu nie było na oficjalnej stronie, a nawet się śmiałem, że od czasu Michała Murzyna i kontrowersyjnego wywiadu z Onekaczym czy Okoru, nie pamiętam którym, gdzie tam były pretensje o to, co powiedział. No tak, zdecydowanie ten wywiad był taki mocny. No i myślę, że trener Jacek Paszulewicz znowu zapunktował i wśród kibiców, no i nas, takich obserwatorów piłki. No bo to trudno się z nim nie zgodzić, tak? Jeśli zespoły walczą o awans, a nie są w stanie przygotować boisk, no dla mnie to jest trochę takie śmieszne. Tak patrząc na tą tabelę, na tą taką czołówkę i to, jakie sytuacje są w tych różnych klubach, no to tak naprawdę ten, umiem sobie wyobrazić w Ekstraklasie Miedź Legnica, tak? Która ma rzeczywiście ten stadion, ostatnio robili zadaszenie, no pokazali, że nawet jak pada śnieg, to idzie grać w piłkę. Stal Mielec też ma ten stadion taki, który by spokojnie mógł być w Ekstraklasie. Wiadomo, że nie jest to jakiś super obiekt, no ale wymogi by spełnić. Tak, tak. No, Chojniczanka, Chojnicy, no my doceniamy tą kwestię sportową tego klubu, no ale no na pewno nie jest to obiekt taki, za który spółka Ekstraklasa S.A. będzie się zabijać, żeby tylko Chojniczanka była w Ekstraklasie. Odra Opole to nawet strach o nich mówić. Ten stadion jest okropny, brzydki, budowa może
ruszyć tego stadionu chyba jeszcze później niż naszego. Chobry Głogów, no jest tam na piątym miejscu, ale też jakoś ciężko mi sobie wyobrazić Chobrego w Ekstraklasie pod tym kątem, że tam teraz bardzo mało ludzi chodzi. Przecież oni mają frekwencję poniżej 1000 osób często na swoich spotkaniach. Raków Częstochowa, wiadomo, będzie musiał rozgrywać mecze w Bełchatowie. To przez Ekstraklasę też przecież nie jest mile widziane. Bo teraz mamy taką kuriozalną sytuację z Sandecją Nowy Sącz, która awansowała historycznie do Ekstraklasy, a nie rozegra ani jednego spotkania w Nowym Sączu i spadnie z tej Ekstraklasy zapewne. No rzeczywiście jest to lekkie kuriozum, tym bardziej, że w tym Nowym Sączu po prostu nawet nie widać chęci, żeby tamten stadion dostosować do wymogów, no bo podejrzewam, że jednak w Częstochowie może by coś mogło ruszyć szybciej i w przeciągu tego roku. No i tak Raków chyba musiałby się dostosować, bo te nowe przepisy, które wejdą w PZPN-ie, już by zablokowały możliwość gry w innym mieście niż na innym stadionie po prostu. Tak, na pewno by musiały ruszyć prace, bo tam te przepisy mają wyjść nie od tego sezonu, tylko dopiero od następnego, tak, więc w przypadku tego awansu by musiały jakieś prace w Częstochowie ruszyć, ale no się wydaje, że tam kompletnie nie widać woli władz miasta w tym kierunku. My mamy taki komfort, że mamy ten stadion, no nie jakiś super, ale on spełnia te wszystkie ekstraklasowe wymogi i bez problemu możemy na nim rozgrywać swoje spotkania. No wiadomo, nie będzie to jakiś piękny obiekt, no ale na pewno jesteśmy w tej komfortowej sytuacji. Tak samo w komfortowej sytuacji jest przecież też jeszcze z brzydszym stadionem Zagłębie Sosnowiec, tak? Którego stadion też spełnia te wszystkie wymogi. Tam chyba nawet był kiedyś taki moment, że Wisła Kraków rozgrywała jakieś swoje spotkanie. Nie wiem, czy w Sosnowcu nie grali. No na Zagłębiu, tak? No jest jeszcze teraz pod Beskidzie, które też bez problemu można sobie wyobrazić w Ekstraklasie, bo stadion spełnia wszystkie wymogi, organizacyjnie też są na to gotowi. No jest jeszcze na pewno GKS Tychy. No jeszcze jak tak zjedziemy na sam dół, no to gdzieś tam jest Ruch Chorzów, no ale oni to chyba się już bardziej do drugiej ligi albo do czwartej mogą przygotowywać. Kosa, jeszcze jedna rzecz, chciałem Cię zapytać o reprezentację, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale za czasów, kolokwialnie mówiąc, Jurków, była taka akcja, że pierwszy reprezentant z Gieksy dostanie 1000 złotych nagrody. 10 tysięcy złotych. Tak? 10 tysięcy złotych. Że prezes Janicki o tym pamięta i ma to gdzieś odłożone w sejfie na taki wydatek? Nie wiem, czy prezes Marcin Janicki jeszcze o tym pamięta, ale ja mu już to kilkakrotnie przypominałem, a zazwyczaj spoglądał na mnie jak na wariata, bo chyba no słusznie nie wierzył w to, że z pierwszej ligi może ktokolwiek zostać powołany. To był jeden raz przypadek. Jeden był bramkarz, tak? Tak, bramkarz Leszczyński chyba został powołany, co wtedy była szansa, że Budziłek zostanie powołany. No a dzisiaj można się śmiać i z tej próby powołania Budziłka, no bo gdzie jest Budziłek? W Pogoni Szczecin i tam chyba też dalej siedzi. Dokładnie. Na ławce rezerwowej. A gdzie jest Leszczyński? Chyba tam występował ostatnio no, on jest chyba pod Beskidziu. Tak, ale dokładnie. To też no. Są takie występy, które no, szału nie robią i jednak myślę, że bardziej ta otoczka i te powołania, czy nawet spekulacje o powołaniach dla tych zawodników bardziej im przeszkodziły w tej karierze niż pomogły, jeśli chodzi o tą reprezentację. No nawet ciężko tak w Gieksie, ta pierwsza reprezentacja to jest w ogóle abstrakcja, ale mało jest też takich zawodników, którzy by, zobacz, grał Jóźwiak w tych młodzieżowych reprezentacjach i on też nawet się nie ociera ani o Lecha, ani o kadry Polski, więc to też nie jest taka prosta sprawa, żeby z tych młodzieżowych przejść na... No tak, oczywiście. Znaczy w Lechu i tak stawiałem nawet na Jóźwiaka, co prawda ostatnio tylko w końcówkach, ale oni tam pewnie będą w końcu na niego stawiać pod tym kątem, no, że bardzo dużo wydali na jego kontrakt. No i no, chcą go pokazać i po prostu sprzedać, tak? Gdzieś tam na zachód, może do Anglii. No wiadomo, na pewno masz rację, ja sobie nie umiem wyobrazić, żeby jakikolwiek piłkarz z obecnej kadry miał szansę na grę w reprezentacji Polski, no bo większość ich jest już w takim wieku, że już na takie powołanie jest zdecydowanie za późno. Choć z drugiej strony, może trzeba wspomnieć o tym, że w końcu mamy trzech
powołanych zawodników, tak? Przecież Nawałka powołał na te mecze towarzyskie Mączyńskiego, powołał Kędziorę i powołał... I powołał, czekaj, bo mi wypadło teraz, Kędziora, Mączyński i ten trzeci. No patrz. No patrz, wyleciało nam teraz z głowy, jak sobie przejrzymy kadrę reprezentacji Polski. No to się zaraz z tym zastanowimy, bo w sumie patrz Błażej, zbliżamy się do doliczonego czasu gry. No i w tym doliczonym czasie gry ja cię chciałem zapytać, Kosa, powiedz, jak ty to zrobiłeś, że z tych twoich fejkowych kont tak rozruszałeś aferę, że ma być zmiana w ruchu? Jak to się udało, powiedz? Czy możesz potwierdzić, że to ty? Oczywiście nie mam żadnych fejkowych kont, ale rzeczywiście tam chyba w Chorzowie się szykuje... I najpraw... Kamiński, zobacz. Kamiński. Tak, tak. Tak, rzeczywiście. Mączyński, Kamiński i Kędzioran. Nie. Czyli mamy trzech reprezentantów powołanych na te towarzyskie mecze. Mamy nadzieję, że zagrają na Stadionie Śląskim, czyli to prawie jak na Bukowej. Tak. Zresztą na Bukowej będą trenować. A co do Chorzowa, no to rzeczywiście tam zmierza wszystko ku temu, że dojdzie do zmiany trenera, tak? Oficjalna wersja jest taka, że właściciel klubu stwierdził, że nie podoba mu się wizja prowadzenia tej drużyny przez trenerów, no ale tak naprawdę to o co może chodzić? Tylko i wyłącznie o pieniądze, no. No tak, no o pieniądze, czy tam o przejęcie jakiejś władzy w klubie, no bo ktoś tam może spekulować, że jest jakiś kapitał, ale im się trenerzy nie podobają. No, dużo wyjaśni w kwestii ruchu ten koniec marca, jak to zostanie rozegrane, bo trzeba te długi spłacić. A myślisz, że PZPN nie przedłuży znowu na przykład do końca kwietnia? Nie, wydaje mi się, że nie będzie takiej sytuacji. Że to już jest taki ostateczny termin. No tak, bo to wiesz, my tam narzekamy na te przekładane spotkania, a ta sytuacja... No dla dołu tabeli, nie dla nas, ale dla tych wszystkich zespołów, na przykład dla takiego Stomilu czy Bytowi, które się bronią przed spadkiem, no jest super ważne, żeby wiedzieć, no tak, ile punktów mają ich rywale. No, dokładnie. Myślę, że na tym możemy spokojnie zakończyć dzisiejszą audycję. W czwartej audycji przemawiali dla Was Kosa i Błażej.